Nie, to nie jest żadna nowa przełebka z kałachem. To jest coś, co zawsze chciałem robić na tym kanale, czyli materiały typu commentary video. Także witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie dodam, że jeżeli przeszkadza ci moja wada wymowy, to sekcja komentarzy jest miejscem, w które powinieneś się udać, aby zamieścić wpis o treści "Naucz się mówić po polsku, kaleko". Na YouTubie znajduje się odgroma kanałów z ciekawostkami podających błędne lub fałszywe informacje. Jednym z nich jest Planeta Faktów, kanał prowadzony przez Jacka Makarewicza, do którego nic personalnie nie mam. Jacek stworzył wiele hitów kinematograficznych, jak na przykład 10 psów żarłoków, którym trudno odmówić. Albo 10 najśmieszniejszych wpadek w supermarketach. Ja nie mam nic przeciwko, żeby tego typu filmy albo tego typu kanały sobie istniały. Po prostu to nie jest rozrywka przeznaczona dla mnie. Ja wiem, że może kogoś to bawić, może kogoś to pocieszać, może komuś sprawić to radość oglądanie takiego filmu. W pełni to rozumiem, ja po prostu nie jestem odbiorcą. Jeżeli kogoś to satysfakcjonuje, okej, nie ma żadnego problemu. Natomiast jeżeli ktoś tworzy tego typu treści w internecie, to z góry nie jest przeze mnie, ani przez wiele innych osób traktowany jako osoba podająca rzetelne informacje i jako osoba mogąca edukować jakkolwiek, ponieważ jedyne, co możesz przekazać, to jak bardzo śmieszne są miny psów na tym zdjęciu. Ale dobrze, skończmy się pastwić nad tymi głupimi filmikami i przejdźmy do czegoś poważniejszego. Na pierwszy ogień weźmy sobie filmik 10 mitów z podręczników szkolnych. Jak mawiał Joseph Goebbels, kłamstwo powtarzane 1000 razy staje się prawdą. A teraz zamieńcie kłamstwo na amerykańskie filmy czy ploteczki powtarzane z ust do ust i w zasadzie wyjdzie na to samo. Co? Na początku myślałem, że włączyłem zły film, no ale patrzę na tytuł Mity z podręczników szkolnych. A tu nagle ploteczki i amerykańskie filmy. Z tego co wiem, na ich podstawie nie pisze się podręczników szkolnych. No mam tu przed sobą akurat podręcznik do polskiego. Światło się troszeczkę odbija, poczekajcie. Więc może teraz będzie widać. W podręczniku wykorzystano teksty autorstwa Mariusza Pawłowskiego, Katarzyny Poębskiej i Daniela Zycha. Nie wiem, kim są ci ludzie, ale myślę, że nie pisaliby swoich tekstów na podstawie plotek albo na podstawie amerykańskich filmów. Brak jakiejkolwiek weryfikacji tego, co oglądamy w telewizji czy czytamy w internecie, robi swoje. Słuchajcie, jeżeli ktoś wie, jak uzyskać dostęp do podręczników szkolnych znajdujących się w telewizji albo w internecie, to dajcie mi namiary, bo chętnie skorzystam z tego, o czym mówi nasz kochany Jacuś. Zaczynamy wierzyć w rzeczy, które są wyssane z palca, ale za to brzmią ciekawie. Jeżeli coś w twoim podręczniku szkolnym jest ciekawe, to na pewno musi być to nieprawda. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was listę 10 mitów z podręczników szkolnych, w które wciąż wierzymy. Większość pozycji znajdujących się na tej liście rzeczywiście dotyczy filmów amerykańskich lub plotek, natomiast są pojedyncze przykłady odnoszące się do podręczników szkolnych. Mit pierwszy. Piramidy egipskie zostały wzniesione rękami niewolników. Mit szczególnie rozpropagowany przez hollywoodzkie filmy. Ja wiem, że ten przykład nie odnosi się do podręcznika szkolnego, a przynajmniej tak możemy wnioskować po tym, co powiedział przed chwilą twórca tej popeliny. Lecz muszę go skomentować. Dlaczego? Dlatego, że to nie hollywoodzkie filmy rozpowszechniły mit dotyczący budowania piramid przez niewolników, tylko grecki pisarz Herodot, który opisywał budowanie piramid jako praca dla setek tysięcy osób. W rzeczywistości było ich 10 razy mniej. Mit drugi. Przed wyjazdem na krucjaty rycerze zakładali swoim żonom pasy cnoty, aby te ich nie zdradzały. Któż nie uwielbia tego typu pikantnych ciekawostek? W rzeczywistości pasy cnoty nigdy nie istniały, a wszystkie historie na ich temat są wyssane z palca. Pas cnoty był niczym innym jak symbolem wierności. Po prostu tak się mówiło, załóż pas cnoty. To już prędzej mężczyźni nosili pasy cnoty, jakby tak na nich spojrzeć. Żeliwne zbroje, niemożliwe do ściągnięcia w przypadku chętki na szybki numery. To czy pasy cnoty rzeczywiście istniały czy nie, tego niestety wam nie powiem, ponieważ nie posiadam takowej wiedzy. Natomiast jedna rzecz bardzo mnie zastanawia. Tutaj, w
w filmie 10 mitów z podręczników szkolnych mówi, że no, pasy cnoty nie istniały nigdy. Natomiast w filmie 10 dziwnych rzeczy, które znalazła ochrona na lotnisku, słyszymy: 40-letnia kobieta pochodząca z Wielkiej Brytanii chciała wrócić zatem do Londynu. Niestety została zatrzymana na lotnisku. Powodem było aktywowanie przez nią wykrywacza metalu na odprawie bezpieczeństwa. Jak się później okazało, kobieta miała na sobie pewien duży metalowy przedmiot. Na szczęście nie była to bomba, a jedynie pas cnoty. Pasy cnoty nigdy nie istniały. Kobieta miała na sobie pas cnoty. Nigdy nie istniały. Kobieta miała na sobie pas cnoty. Uh-oh, retard alert! Retard alert! No ja polecam się zdecydować, czy coś kiedyś istniało, czy nie istniało nigdy. Planeta faktów nawet nie myśli o tym, co dodaje. Ważne, żeby dodać, żeby wyświetlenia się zgadzały i żeby codziennie był nowy film. Ja już wiem! Poproszę jeszcze raz cytat Goebbelsa. Jak mawiał Joseph Goebbels, kłamstwo powtarzane 1000 razy staje się prawdą. Filmik Jacka zobaczyło 675 tysięcy osób, dlatego to, co na nim zostało przedstawione, stało się nagle prawdą. Magic. Mit czwarty. Wszystkie rzeźby z okresu starożytności były białe. W końcu, do jakiego podręcznika od historii byśmy nie spojrzeli, tam widzimy biel, biel i jeszcze raz biel. Nieważne, do jakiego podręcznika od historii spojrzę, to wszystkie rzeźby starożytne będą białe, tak? Dobrze, sprawdzimy. Proszę bardzo, więc podręcznik do historii, otwieramy. Świat helenistyczny. Jeszcze wam teraz pokażę w lepszej jakości. Proszę bardzo, Korneliusz Scypion, bardzo ważny rzymski polityk. Też mi się nie wydaje, żeby był biały. Jeszcze przebitka. Okej. Okay. No proszę, rzekomy popierasie Seneki. Jak to jest biały, to ja jestem kajakarzem. Mit szósty. Często mówi się, że piratami mogli być wyłącznie mężczyźni. Gdzie tak się niby mówi? Na ulicy? W szkole? W radiu? Nigdzie się tak nie mówi. Bo wszyscy wiedzą, że to jest nieprawda. Nawet w popularnej grze internetowej League of Legends znajduje się postać pirata, która jest kobietą. Chłopie, weź zmień ten tytuł z mitów szkolnych na mity filmowe, bo ci się nie zgadza, jest tylko clickbaitem. Mit dziesiąty. Kleopatra była Egipcjanką. Ten fragment, który przed chwilą zobaczyliście, był zapalnikiem do stworzenia tego filmu. Dlaczego? A dlatego, że w żadnym podręczniku, który miałem w swoim życiu przez te 7 lat, ani w podstawówce, ani w gimnazjum, ani w liceum, nie było informacji o tym, że Kleopatra była Egipcjanką. A oto dowód. Niestety dysponuję tylko dwoma podręcznikami. Tym z gimnazjum i tym z liceum. Podręcznik jest otwarty na temacie upadek Republiki Rzymskiej, bo w temacie o starożytnym Egipcie nie było tego wątku. Tylko przekładamy jedną, drugą. Jest. Śmierć Kleopatry. Nie ma tutaj ani jednego fragmentu o tym, że była ona rdzenną Egipcjanką. Wracamy teraz do naszego podręcznika z liceum. Mamy tutaj Kleopatra, potomkini Ptolemeusza. A potomkini Ptolemeusza oznacza od razu, że nie jest ona z Egiptu. Szach mat. Jeden film już za nami, na szczęście pozostało mi jeszcze kilka innych. Na przykład ten, 10 szokujących mitów na temat królów i władców. Czy nie wydaje wam się zabawne, że w dzisiejszych czasach, w których piętnuje się każdy najmniejszy przejaw agresji lub niemoralnego zachowania? Z tego zdania wynika, że dzisiaj piętnuje się każdy przejaw niemoralnego zachowania lub przemocy, natomiast kiedyś tak nie było. No ale o co ci chodzi, przecież Jacek ma rację. No tak, przecież to w dzisiejszych czasach za każde inne wyznanie niż chrześcijaństwo idzie się na stos, za napisanie książki niezgodnej z naukami kościoła również idzie się na stos, a za tworzenie nowych wynalazków zostaje się oskarżonym o spółkowanie z szatanem. Panie, w średniowieczu to była wolność, ludzie chodzili nago, była wolność słowa, było wszystko. A nie, czekaj. No ale żeby nie było, że ja tylko się naśmiewam, to spróbuję znaleźć jakiś argument obalający tezę, że w dawnych czasach nikt nie sprzeciwiał się przemocy ani niemoralnemu zachowaniu. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to bracia polscy, czyli najbardziej radykalny odłam reformacji w Polsce. Reformacja, wiecie, Marcin Luther, Jan Kalwin, Jerzy Ueban. Ale żeby nie było, że jestem taki gołosłowny, to swoją wypowiedź poprę cytatem, a jakże z mojego podręcznika. Bracia polscy byli również propagatorami pacyfizmu. Na znak potępienia wojen Piotr z Goniądza nosił u pasa zamiast prawdziwej szabli drewnianą. W czasach, w których zakazuje się symboli nazistowskich czy faszystowskich, o stepujący Jezusie,
kto to projektował. No to chyba poważnie trzeba być ślepym, zmęczonym, albo mieć kompletnie w dupie to, co się wstawia, żeby jako przykład symbolu faszystowskiego umieścić Che Guevara. Faszystowski. Numer 5. Zygmunt III Waza, który swoją drogą urodził się w więzieniu, był jedynym polskim władcą... Ja rozumiem przekręcić nazwisko. Dmitry... Ja rozumiem pomylić króla z innym królem, albo władcę z innym władcą. Ja rozumiem wstawić złe zdjęcie do słów, które właśnie się wypowiada. Faszystowski. Ale żeby nie umieć mówić po polsku i brać się za pseudoedukację, to trzeba być potężnym dzbanem. Polskim władcom. Ja już tłumaczę, o co mi chodzi. Jest to różnica między polskim władcą, a władcą Polski. Tak jak jest to różnica pomiędzy węglem kamiennym i kamieniem węgielnym, tak samo jak jest to różnica pomiędzy piciem w szczawnicy, a szczaniem w piwnicy. Każdy z wyżej wymienionych panów pełnił funkcję najwyższego przywódcy w państwie polskim. To, że Bolesław Chrobry władał terenami czeskimi w latach 1003-1004, nie czyni go czeskim władcą, a władcą Czech, ponieważ nie był z pochodzenia Czechem, który objął teren, tylko Polakiem rządzącym w Czechach. Mam nadzieję, że w miarę jasno się wyraziłem. Który był prawdziwie szczęśliwy w swoich małżeństwach. Pozostawał wierny żonom, nie miał kochanek i nie faworyzował synów. Ja nawet nie wiem, od czego tu zacząć, no ale niech będzie, że poruszymy temat szczęśliwych małżeństw wśród władców Polski. Był jedynym polskim władcą, który był prawdziwie szczęśliwy w swoich małżeństwach. Nie był jedyny. Bardzo dobrze układało się również małżeństwo Władysława Łokietka, który zawsze był wierny Jadwidze Bolesławównie, a ona jemu. W latach 1300-1304, kiedy Łokietek przebywał na wygnaniu, nigdy nie pomyślał o ułożeniu sobie życia na nowo, to samo jego żona. Innym przykładem może być związek Jana III Sobieskiego z francuską Marią Kazimierą. Jak twierdzi wielu historyków, było to jedno z nielicznych małżeństw z miłości. Numer 4. Istnieje teoria, że Mieszko I, historyczny pierwszy władca Polan, był tak naprawdę skandynawskim wikingiem. Hipoteza taka pojawiła się w międzywojennej historiografii niemieckiej, według której książę Mieszko miał nosić imię Dagome, wywodzące się od skandynawskiego Dagr. Teoria ta jest nieprawdziwa, ponieważ Dagome nie pochodzi od skandynawskiego Dagre, tylko od Dagobert, ponieważ takie imię przybył Mieszko na chrzcie. Dowód na to może stanowić fakt, że w znacznej części z wikingów składała się załoga grodowa w Lednicy. W tamtym okresie popularne było wynajmowanie wikingów, aby pomagali w wojnach. Chociażby w dzisiejszej Francji walkę wygrał wiking Ragnar Lodbrok, a Imperium Bizantyjskie miało nawet własną gwardię, składającą się z wikingów, która nazywała się Wareska od Warega, czyli wikinga. Gwardię tę stworzono, ponieważ bizantyjscy żołnierze byli bardzo przekupni i mniej efektywni od potężnych wojowników północy, więc fakt, że załoga w Lednicy składała się z wikingów, o niczym nie świadczy. Wystarczy już tego ścieku intelektualnego. Natomiast jeśli myślicie, że filmiki nie dotyczące historii na tym kanale są super legitne i nie zawierają żadnych błędów, to niestety muszę was rozczarować. Prawda, miałem jeszcze dwa argumenty, ale niestety z powodu mojej niekompetencji w szukaniu źródeł nie podam wam ich, ponieważ mówienie czegoś bez podawania źródła jest idiotyczne. Prawda, planeto faktów. Po tym, że Jacek wykłada się na polu dotyczącym kościoła katolickiego, uświadomi was Tomasz Samołyk. O tym, że treści na tym kanale są bezczelnie kradzione lub też kopiowane, udowodni wam, aż sam nie wierzę, że to powiem, DJ Palasite. O tym, że na kanale znajduje się żyjące szambo, a miniaturki są tak clickbaitowe jak tytuły moich produkcji, uświadomi was sam przeinteligentny Gargamel. Natomiast tym najodważniejszym polecam film rogającego się Kajonara. Na wszystkie wyżej wymienione filmy gorąco zapraszam. Jeżeli ten film się spodoba, to powstaram kolejne. Możecie również wysyłać mi różne głupie rzeczy do skomentowania. Wszystkim z tego miejsca życzę miłego dnia.